Cześć, tu Sławek z Java Start. Przechodzimy do omówienia kolejnego wyzwania. Tym razem wyzwanie świąteczne, które nie było zbyt skomplikowane. Polegało ono na tym, że trzeba było wprowadzić małe modyfikacje w kodzie w taki sposób, aby wyświetlił się tekst BC zamiast AC. Spójrzmy sobie na kod. Kod wyglądał tak, że składał się z dwóch klas. Mieliśmy klasę foo, w której znajdowała się metoda o tej samej nazwie, i klasa test z metodą main. Po uruchomieniu tego programu zobaczymy, że wszystko działa, nie ma tutaj żadnych wyjątków, więc w konsoli wyświetla się tekst AC. No i celem zadania było to, żeby wyświetlił się tekst BC, czyli żeby wykonało się to, co jest w bloku catch i żeby wyświetliło się tutaj jeszcze to C, które znajduje się na końcu. No ale żeby nie było zbyt prosto, nie można było modyfikować tutaj metody foo. Dodatkowo mieliśmy jeszcze inne ograniczenia, nie mogliśmy wprowadzać zmian w klasie test, no i nie mogliśmy przemieszczać też klas, które znajdują się w ramach tego projektu. Zanim przejdziemy do omówienia rozwiązań, zróbmy małe ćwiczenie. Ja się w tym momencie trochę porozciągam, a ty w tym momencie klikasz na łapkę w górę. No i przechodzimy dalej. Pierwsze rozwiązanie należy do Grzegorza. Generalnie wszyscy podeszliście do tematu w bardzo podobny sposób. Na końcu pokażę jeszcze jedną możliwość, której nikt nie wykorzystał, a którą można było tutaj użyć. Generalnie cała trudność w tym zadaniu polega na tym, że trzeba wiedzieć, że istnieje coś takiego jak statyczny blok inicjujący, czyli taki blok, który wykonywany jest tak naprawdę po załadowaniu klasy do wirtualnej maszyny. Żeby wygenerować tutaj ten wyjątek i żeby wykonał się ten blok catch, no to wbrew pozorom nie jest to takie proste, bo nie możemy zmodyfikować tutaj metody foo. No więc jak to zrobić? Musimy zrobić coś takiego, że jeszcze przed wywołaniem tej metody albo po jej wywołaniu musi być rzucony wyjątek. No, w tym przypadku możemy zrobić tak, że po załadowaniu tej klasy, czyli po załadowaniu klasy, ale przed wywołaniem metody statycznej, wywołany będzie blok statyczny, no więc w tym bloku mogą wystąpić jakieś błędy. No i na pierwszy rzut oka moglibyśmy tutaj zapisać teoretycznie na przykład new null, throw new null pointer exception, ale czegoś takiego nie możemy zrobić, bo tutaj kompilator nam zaprotestuje, że blok statyczny musi się prawidłowo zakończyć, więc nie możemy tutaj rzucić ani wyjątku kontrolowanego, ani niekontrolowanego. Ale możemy wykonać tutaj operację, która spowoduje rzucenie wyjątku niekontrolowanego. No i tutaj Grzegorz zaproponował coś takiego, że jeżeli dzielimy przez siebie dwie liczby całkowite, no to tutaj druga z tych liczb nie może być zerem, bo w przypadku liczb całkowitych nie mamy zdefiniowanego dzielenia przez zero. W takiej sytuacji zostanie rzucony wyjątek arithmetic exception. No i co ciekawe, on zostaje dodatkowo opakowany w inny wyjątek, i dlatego tutaj mamy przechwytywany wyjątek throwable. Właściwie to jest błąd, wyjątek nadrzędny typ nad wyjątkami i nad błędami. Dobra, no i uruchommy ten program, zobaczmy, czy zadziała zgodnie z treścią zadania. No i rzeczywiście mamy BC. Grzegorz nie zmodyfikował klasy test, nie zmodyfikował metody foo, więc wszystko jest ok. Tutaj warto sobie spojrzeć na jedną rzecz. Możemy sobie wyświetlić, jaki typ wyjątku został tak naprawdę tutaj rzucony. No i moglibyśmy się spodziewać, że tutaj został wygenerowany wyjątek arithmetic exception, więc tutaj go przechwytujemy. No ale co ciekawe, wcale tak nie będzie, więc zróbmy sobie tutaj e.getClass może i uruchommy jeszcze raz. I widzimy, że rzucany jest taki błąd exception in initializer error, więc ten wyjątek, który jest tutaj rzucony, tak naprawdę nie dociera tutaj do tego miejsca docelowego, tylko jest zamiast tego rzucony taki błąd. Drugie rozwiązanie należy do Mateusza. Mamy tutaj praktycznie to samo, tylko że zamiast tutaj robić system outprintln, no to mamy tę operację i ten wynik tej operacji próbujemy przypisać do jakiejś zmiennej. Tutaj może jako ciekawostkę spójrzmy sobie jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli zmienilibyśmy tutaj typ z inta na double, no to co ciekawe, w Javie dzielenie przez zero liczb zmiennoprzecinkowych jest już jak najbardziej poprawne, więc jeżeli zrobilibyśmy coś takiego, no to wtedy wyjątek nie zostanie rzucony i jeżeli uruchomię taki program, no to wyświetli się prawidłowo AC, więc tak naprawdę widać, że ten blok catch się nie wykonał, a to oznacza, że w tym bloku static nie wystąpił żaden wyjątek. W przypadku dzielenia jakiejś liczby zmiennoprzecinkowej przez 0, będziemy mieli tutaj tak naprawdę w wyniku nieskończoność.
Tomek zaproponował trochę inne rozwiązanie. Nie mamy tutaj dzielenia przez zero, zamiast tego wykorzystuje Tomek metodę parseInt, która oryginalnie służy do tego, żeby przekształcić jakiś napis przechowujący liczbę na wartość całkowito liczbową w tym przypadku. No i oczywiście takiego napisu string nie da się przekształcić na liczbę, no więc zostanie wygenerowany jakiś wyjątek. Jakbyśmy sobie zajrzeli tutaj do środka, to rzucany jest taki wyjątek jak number format exception. Tutaj co ciekawe, widać, że jest to wyjątek niekontrolowany, a i tak jest zadeklarowany przy pomocy słowa throws, więc widać, że czasami nawet w przypadku wyjątków niekontrolowanych można też deklarować w sygnaturze metody taki wyjątek, no i ma to głównie tutaj rolę dokumentującą. No i na koniec jeszcze rozwiązanie Zdzisława. Tutaj sytuacja jest dosyć podobna jak było wcześniej, czyli też mamy arithmetic exception, ale rzucony w trochę inny sposób. Tutaj Zdzisław trochę oszukał wirtualną maszynę. Nie mamy tutaj bezpośredniego rzucenia wyjątku, tylko mamy go umieszczonego w ifie. No i co ciekawe, w takiej sytuacji Java nie potrafi tutaj przewidzieć z jakiegoś powodu, że ten if się zawsze wykona, więc coś takiego jest dopuszczone. Jeżeli tego ifa nie ma, no to już coś takiego jest niedopuszczone, więc ciekawa sprawa. Oczywiście wynik będzie taki sam jak w poprzednich przypadkach, czyli jak najbardziej poprawny. Dobra, na początku wspominałem o jeszcze jednym możliwym podejściu, bo tutaj widzicie, że wszystko sprowadzało się mniej więcej do tego, że musieliśmy wygenerować jakiś wyjątek w statycznym bloku inicjującym. No natomiast da się to zrobić jeszcze trochę inaczej. W zadaniu nie ma żadnego ograniczenia co do tego, że możemy tworzyć nowe klasy. No i byłem ostatnio na spacerze z taką super inteligentną osobą, która zaproponowała takie inne rozwiązanie, ale nie chciało jej się robić tutaj pull requesta. No więc zrobię to za nią. Skoro tutaj wywołujemy metodę foo, a w tej metodzie foo wywołujemy metodę system.out.print, no to co prawda nie możemy dokonywać zmian tutaj, ale możemy zrobić takie zmiany, które coś zmodyfikują tutaj w środku. No więc usuwam te wcześniejsze rzeczy od Was. No i jak oszukać to, co mamy tutaj? Możemy na początku zdefiniować własną klasę system. Kiedyś pamiętam, sam zrobiłem taki błąd, że stworzyłem klasę o nazwie string, no i w tej klasie oczywiście definiowałem coś typu string, na przykład ASDF równa się, no i dziwiłem się, dlaczego to mi nie działa, dlaczego nie mogę stringa przypisać do stringa. No i oczywiście tutaj moja klasa jest stringiem, więc musiałbym się tutaj odwoływać po pakiecie, czyli musiałbym zapisać java.lang .string i wtedy już coś takiego działa. No, z tego samego patentu możemy skorzystać w przypadku naszego zadania, więc możemy zdefiniować własną klasę system. W sumie możemy spróbować to nawet zrobić tutaj z jakąś klasą zagnieżdżoną albo wewnętrzną. W tej klasie system widzimy, że potrzebujemy jakiegoś pola out, no ale obiekt, który reprezentuje to pole out, musi mieć metodę print. No to zróbmy sobie może jeszcze jedną klasę tutaj statyczną i ją nazwijmy jakkolwiek. Niech to będzie printable i tutaj będzie nam potrzebna metoda print, która przyjmuje jakiegoś stringa i jedyne co ona będzie robiła, to rzucała jakiś wyjątek niekontrolowany. Teraz tak, tutaj musimy zdefiniować w klasie system pole tego typu. Niech ono się nazywa out, tak jak mieliśmy tutaj. Ono powinno być statyczne. Stwórzmy obiekt tego typu. No i teraz, jeżeli tutaj wywołujemy metodę system.out.print, no to tak naprawdę nie wywołujemy metody system.out.print, która powinna nam coś wyświetlić, tylko wywołujemy tę metodę print, którą zdefiniowaliśmy tutaj na dole. Ta metoda rzuca nam wyjątek. Ten wyjątek nie jest złapany w metodzie foo, więc leci sobie do miejsca, gdzie ta metoda została wywołana. Tutaj mamy blok catch, który przechwytuje wszystkie możliwe wyjątki, więc wyświetli nam się tutaj BC. A nam się nie wyświetli, no bo tutaj nigdzie nie mamy żadnego wyświetlania, nie mamy tego klasycznego system outprintln, więc spróbujmy coś takiego uruchomić, zobaczmy, czy wynik będzie poprawny. No i też mamy tutaj BC, więc jak widać, można było to zrobić jeszcze w trochę inny, ciekawy sposób. No i standardowo, jeżeli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Jeżeli macie propozycje jakichś tematów, zachęcam do komentowania, do pisania do nas maili. Z chęcią nakręcimy filmy zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Po więcej wartościowych materiałów zapraszam na javastart.pl. Do zobaczenia, cześć!